Siemka, z tej strony Prosto, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 2. Słuchajcie, zaliczyłem małego faila, bo przeniosłem się tutaj. Nie tutaj. Ani nie tutaj. A misja jest tutaj. Więc bliżej miałem do zlecenia zabójstwa, więc jesteśmy skazani na razie na zlecenia. Bynajmniej na jedno, póki co. Jedna z sojuszniczek naszego rodu jest bezustannie nękana przez kupca z rodziny Soderini. Wyeliminuj go tak, by się o tym nie dowiedziała, nie chcę jej wystraszyć. Cipolle, la la la! Czekajcie. Dobra, musiałem odłożyć telefon. Miałem jeszcze z tamtego odcinka. Tak, nagrywam trzeci odcinek pod rząd. Trzeba utrzymywać tradycję i mieć 50 odcinków zapasu z asasyna. I się na tym przejechałem zdecydowanie. Salute. Salute, Serezio. Co to odpierdalasz, Ezio? Gdzie to jest, przepraszam bardzo? No już niedaleko, mam nadzieję. Mhm, to sprawicie się. Kojarzę tą misję. Ogólnie wszystkie zlecenia zabójstw też nagrałem. I wiem, że chyba oni będą tu tędy przebiegać. A może i najpierw poszukam. Super. Mówiłem, że tu będą. Ja. Niech mnie zrespi bliżej. Bliska. Przy moście Rialto najlepiej. Tak, dziękuję. Zawsze bliżej, naprawdę. Wy mnie tak denerwujecie. Brawo, brawo. Już nie mogłeś zrobić salta. My fault. Na kogo innego? Dobra, może teraz poczekam. Jak będę się chował do stuni, to też mi będziesz grał? Nie, mam nadzieję. Dobra. Chodźcie tu.
Może mi powiedzieć ktoś, co tu się odwaliło? Ja pierdolę. Dobra, poczekam. Dobra. Zero tolerancji. Może po wspomnieniu. Traditional remedies and the wisdom of the Arabs. Boże, myślę, że tu się coś nie wczytało. Ogólnie mam. This time, you did it. It's beautiful. See. Now let's hope your idea works, because we're nearly out of time. Listen close, Ezio. Żeby zepchnąć machiną latającą jakiegoś typka. Bene. Careful though. Bene. Archers out on the roofs tonight. Avoid those arrows, or it will be a short trip. I wish there was some way I could use my sword while flying this thing. Well, you do have your feet free. If you get close enough without taking an arrow in the head, maybe you could kick them off the building. Nice. It's now or never, amico mio. Dobra, od razu wam mówię, że tutaj chcę zrobić najpierw trofeum, żeby chyba kopniakiem zepchnąć kogoś podczas, kiedy będę latał machiną latającą. Nie wiem, czy o to chodziło. Wszyscy mnie widzą. Matko. Nie, nie wiecie, co tu się teraz odwaliło. Naprawdę chcecie wiedzieć? Gra mi się zacinała teraz przez grę zdalną. Nie mogłem wylądować. Nie mogło mi się w ogóle to ogarnąć. Makoze! Shoot! Shoot a flying demon! Flying demon! Dobra. Ja pierdolę. Nie wierzę. Nie zrobię tego trofeum. Shoot! Shoot a flying demon!
Ło, o to chodziło. Tak, kopnięcie z lotu. Nie. Nie miałem nigdzie ognisk. Nigdzie. Po tym jak kogoś skopałem. No chyba nie zrobiłem żadnego zlecenia dzisiaj. Tak to widzę. No nie wierzę w to! Jak grałem na PC-cie, to za pierwszym razem mi się udało. Dosłownie za pierwszym. Pierdolę. Makoze! Shoot! Shoot a flying demon! Matko. Jesteś może na moim poziomie? Super. Robię ten sam błąd. No, żadnego zlecenia chyba już dzisiaj nie będzie. Poważnie, nie żartuję. Nie wiem, jak to zrobiłem za pierwszym razem. Chyba fartem to zrobiłem. Dobra, wiesz co, idę po prostu szlakiem ognisk i tyle. Ludzie, że jestem taki wkurwiony, że to szkoda gadać. I ciągle ta sama kastenka się powtarza. Makoze! 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 Siu!
Ja już nie mam nawet na to słów. Naprawdę. Ja się nie będę nerwował. No to nie moja wina, że twórcy są tacy... Kurwa! Po chuj to wibruje! Znowu by mi prawie spadło z tego. No, do i potem do, o. Ja pierdolę. Może wybiorę ten lewy szlak. Makoze! Shoot! Shoot a flying demon! Nie mogliście sobie wybrać bliższego miejsca? Teraz mi się uda perfekcyjnie, nie? Wiem. Trzeba być lewakiem, a nie prawiakiem, kurwa. No. To polew! Uwaga. Probably just kids with firecrackers. Come, it's your move. Niepostrzeżenie dostać się do palazzo. Apologies, signore, but you should have listened to me when you had the chance. Seems you have failed, assassin. Forgive me, signore. I tried. Why? What was it all for? Assassino! 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 He's killed the Doge! The Doge is dead! Nie zauważyłem, że on tutaj wszedł już. Myślałem, że już był dawno na dole. It takes one assassin to kill another, it seems. We kill thinking it's best for us. Do we not, Messer Ezio? I do this not for myself. Compio questo sacrificio per il bene superiore. Requiescat in pace. You killed me? You killed me? No ta, nie postrajta się. No nie zetnij mnie czasami, typie. Sięgnę z nieba, dostałem trofeum niedostępny pałac. Strona kodeksu zdobyta. Sekwencja 8 zakończona. What now?
Tak, jesteśmy znowu w Wenecji po raz trzeci. To pokazuje. Po chuj. O, Leonardo, przetłumacz mi to. Albo, o Jezu. Grobowiec. That's all I want. Dobra. Zrobimy sobie jeszcze jednak to zlecenie. Zgwałciłem cię. Elo. Dostałem jeszcze za kasę za zgwałcenie. Zajebiście. To mi się podoba. Czekajcie. Mogę coś u Kowala dostać przecież nowego. Aż sprawdzę. Tak, o ja za rękawie Misagliasa oraz na pierśnik Misagliasa. Ilek mamony. Tu nic nie mam. Tu też nic nie mam. Dobra. Jezu, ile życia mam teraz, patrzcie na to, no. Jeszcze wartość Monteridzioni mi za to wzrasta. Jezu. Assassione! W następnym odcinku zaczniemy sobie od grobowca, a nie od misji. Od razu wam to mogę powiedzieć i was uświadomić w tym, że w następnym odcinku na pewno sobie nie zaczniemy fabuły, bo nie. Co najwyżej, jak się okaże, że tamten grobowiec będzie krótki i niewymagający bardzo, chociaż wątpię, bo to może być za nie grobowiec. Więc no. Chociaż w sumie możemy zrobić tak. Nie. Bo myślałem nad tym, żeby zrobić tak, że jednocześnie pióra oddać i ten. Chociaż. Ale czy mi się chce czekać z tą zbroją Altaira? Przecież ona jest zajebista. Doża podjął decyzję o wysłaniu kilku zaufanych administratorów, by podburzali ludność Florencji. Mają wkrótce spotkać się z Dożą, znajdź ich i zabij, zanim dojdzie do spotkania, nie alarmując ich swą obecnością. To żart? Jeszcze z ukrycia. I to jeszcze teraz mi leci czas. Jeszcze mam szukać. Tak to mam rozumieć? I poważnie. Nie kojarzę tej misji. No i co? No i mam znaleźć administratorów, którego nawet tutaj nie ma.
O, jest tutaj. Super. Szkoda, że Ezio jest idiotą. Mhm. No, już połowa czasu mi zleciała. To jest niepojęte. Jeszcze się przeskradaj, żeby cię nie zauważył. Chyba, żeby nie zauważył. No weźcie, wypieprzajcie. Przygłupy. Dobra, może mi się uda. Może. Jeśli świat będzie dla mnie taki łaskawy, to będę bardzo szczęśliwy. No i gdzie to jest, no? Dziękuję. Nie wiem, ile mi tam zostało do końca, ale chyba nie chciałbym wiedzieć. Co ty zrobiłeś? No właśnie o tym mówię, no. Dobra, zrobimy sobie jeszcze to. Zostaną nam 4 misje wtedy. Szlachetny rabuś. Jeden z moich kontaktów w półświatku odkrył spisek mający na celu zniszczenie weneckiej gałęzi Banku Medici. Spotkasz się z moim informatorem, bestem złodziejaszkiem i przyjdziesz z nim do miejsca, w którym znajduje się cel. Okej. Okay. Na którym poziomie? Będę wiedział już. Nie dowiem się chyba na razie. A chyba na ziemi. Przepraszam. No i powiedz... No patrzcie, mi wzrost rozgłos! Za co? No i przez to, że ja żadnych heroldów tu nie widzę w ogóle. Poważnie. Stać. Dobra. Dalej nic. Trochę mi zejdzie z tymi, no. Dziewczynkami. Fajnie grzecznie. A, o nie, pamiętam tą misję. To była tragedia. Ja 4 razy do niej podchodziłem. Niech sobie powalczy. O pośledzenie Ezio. No, idź księżniczko. Nie muszę daleko za nim chodzić.
bo raz było tak, że on się wspinał, ja na niego skoczyłem, on spadł i umarł. I koniec misji. Przegrałem, nie? Mam ci podejść od tyłu. No. Posz. What the fuck? No, musiałem go popchnąć. O, tutaj chyba sfailowałem. Skoczyłem na niego i on spadł. O tym mówię. Tym razem to na nie moja wina. Nie wierzę w ciebie. Nie wiem, co ty masz w tej głowie, Ezio. Dobra, idź przodem, bo ja cię nie chcę zepchnąć, kaleko. Czemu chodzi po dachach? Jak nawet nie umie. Czy my tędy szliśmy teraz? Wcześniej znaczy? Chyba nie. Kolego. To ten jak spadł z innego dachu. Ja pierdolę. Widzieliście to? Odejść od niego. Sio! Cholera.
pokażcie, czy macie jakieś noże do rzucania, koledzy. Nie macie. Jednego poszukałem. Powiedziałem w liczbie mnogiej. Brawo. O, dobra. DNA. Karnewale. To chyba robiłem. Już zrobiłem, znaczy karnewale. No, Dorsoduro to będzie ulubiona dzielnica Ezja, bo pajacerska. Dalej nie ma żadnych wyścigów i w ogóle niczego poza zleceniami. Dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania. W następnym odcinku zajmiemy się grobowcem. Jak się uda uwinąć z grobowcem, to jakieś zlecenia jeszcze pociśniemy. A fabułę zaczniemy w jeszcze następnym odcinku. Tak więc na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Assassin's Creed 2.